Proszę bardzo, kto się pojawia? Kolega z YouTube'a z czymś takim. Co to jest za fragile? Z drukarka 3D. Można nie wyciskać. Wyciskać. Osłonę poty. Będziemy się bawić tematem, rozumiem, tak? Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby się nauczyć modelowania. No, mam na to godzinę. Słuchajcie, tu jest takie coś, jest skrzynka z akcesoriami. Jest ten płyn, dowiedziałeś się już, do czego to służy? To jest alkohol. A to co? To jest zwykły spirol. Do testu, że tak powiem, z tymi, z alkomatami. I tu są już próbne wydruki z tego urządzenia porobione. Wszelakie. I samo urządzenie wygląda tak. Kurnia, kawał. Fajna jest ta pianka, taka jest naprawdę rzeczywiście zabezpieczająca. Solidna, no. I to co, dzisiaj to kupuje? Tesco? Czy gdzie to jest? Auchan. W Auchan? Tak. I normalnie w naszym Auchan też jest? Tak, jest. A ile to kosztuje? Tylko, że w Auchan z tego, wydaje mi się, że nie ma tego jakby na wystawie, no. Bo nie widziałem, ale jest wystawiony transparent, że znaczy transparent stoi taki. No. A ile to ma kosztować? 3000 z kawałkiem. 3000 z kawałkiem, czyli tylko 3,5. Dobra. Dobra, wyciągaj to. A jakie ładne kolory. Dobra, może... Dobra, tutaj dajemy. Stolik roboczy na tym. U Konrada na kanale jest kompletny unboxing tej drukarki. To ja wam gdzieś tam zlinkuję, może w opisie, jak jesteś zainteresowany. I co, ona, trzeba ją podłączyć jakimś kablem, czy ona po Wi-Fi chodzi? Po Wi-Fi albo po Ethernecie. Tam jest z tyłu Ethernet. A no... I... No jak wygodnie komu. No właśnie, zaraz się podpowiem. Ktoś ma Wi-Fi, to sobie podłączy na Wi-Fi. Czyli no, normalnie nie ma jakiegoś RS-a czy czegoś takiego, czy nie podłącza się tego do komputera za pośrednictwem? Nie. Tylko... Ogólnie na większość drukarek podłącza się za pomocą USB, no albo za pomocą Wi-Fi, to zależy jeszcze tam jakie są modele. No to musi się trochę pomyśleć. A, teraz startuje, warning. A teraz chciała, żeby ją wyłączyć, ale o, teraz już się pojawiło. No jest połączone do Screen Market. To czyli... jest tak jakby ich market z modelami. I tutaj co, można z tego marketu za pomocą tego kurnia tylko się obsługiwać, czy musi być aplikacja? Nie, trzeba się zalogować na ich stronie Screen Market, no. Zarejestrować i zalogować na stronie Screen Market. Tam jest jakby baza modeli, które są wrzucane przez użytkowników, albo też przez sam Screen Market. Dobra, działamy. I po prostu wklika się, tutaj jest w ustawieniach, tego nie będziemy lepiej nie pokazywać, bo tutaj jest... I co, i stąd sobie możesz wybrać już coś, co jest gotowego, coś ci się spodoba, nie wiem, jakiś taki hipek, co trzyma długopis, sobie to pobierasz i drukujesz od razu. To jest na telefon. I nie musisz... myślałem, że to długopis, no dobra, na podstawka na telefon, to prawda. I bez w ogóle jakiegoś modelowania koloseum potrzebujesz, to też masz koloseum. Zgadza się. I to po prostu jest przycisk print. Tutaj możemy się zalogować zaraz na moje konto, to zobaczymy. Dobra, czekajcie, dajcie na chwilę. Słuchajcie, w drukarce tutaj macie filament zainstalowany. Ona ma do jakiego, jakie ma temperatury, czy na czym można drukować? Na wszystkim? Pela. 195-215 i to sobie wchodzi tu w tę rurkę, tą rurką u góry idzie tam i dochodzi do tego czegoś, co jest nazwane głowicą drukującą. To jest grzałka odpowiednia. W jaki sposób jest robiony przesuw tego? Tam są jakieś koła zębowe, które jest, to wtłaczają? Tutaj gdzieś na tej wysokości jest silnik, który ma taką jakby zębatkę. Ona z jednej strony jest łożysko, znaczy nie wiem jak to jest w środku. Na docisk działa i przesuwa. Tak jak łożysko, które dociska tak jak zębatki. W magnetofonika, taśma tak. Magnetofonowa. Nie będzie tego widać, ale jest taki ząbkowany ten filament, bo ja go wyciągnąłem i on po prostu... A, już przeszedł przez to kółko. Tak. Takie coś będziemy drukować. Znajdujecie sobie na stronie różne fajne rzeczy, ja akurat to mi się spodobało. Możecie sobie... Do Czarnobyla. Tak, logo Volkswagena albo co tutaj z stempem można jakiś zrobić, tak? Ala. Z logiem Skriwer. A, widzisz, no ale nie, a to mi się podoba, logo z Czarnobyla, zarąbiste. Dobra, odszukaj ten Nuclear Keyring. Właśnie do mojej przydomowej elektrowni atomowej będzie idealny. I tu jest jeszcze statystyka, ile osób to drukowało. No, 3 osoby. Z tych, to jest jakby statystyka z tych drukarek, więc... I co, jak się drukuje? Bez gadania, naciskasz print i co, to wszystko jest? Print, proszę bardzo, tutaj się już pobiera, pobrało plik. Nawet nie zdążyliśmy złapać tego. No. To już jest pobrany plik, on już jest na drukarce i teraz się nagrzewa tylko drukarka. O kurnia! I drukuje się za chwilę. I będziemy drukować zaraz. Zaczynamy drukować. Okazuje się, że ten bryloczek do kluczy w takim mniej więcej formacie, na pewno zobaczymy jak on będzie. On będzie trochę mniejszy. Będzie drukował się 20 ile? 9 minut? Czy ty to widzisz ten czas? Tu. A, 0,28 godziny. No i tutaj można zobaczyć sobie jeszcze jak się naciśnie, tutaj jest... A, ile już przeszło. Ile już przeszło. I tutaj można jeszcze na żywo jakby w trakcie druku zmieniać temperaturę. 33 minuty. I co, czekam aż to wyschnie, czy to już jest wystygnięte? Nie, to już jest na tyle jakby... No to ściągaj.
I co, niech to odpadnie, tak? I teraz możesz sobie dotknąć, to jest jeszcze letnie. Ale nie takie... I tutaj ten stolik ma tą taką właściwość, że on się troszkę wygina. O, bo słuchaj, tknięcie. A, i ta podkładka zostaje sobie. No, widzicie? Proszę bardzo, mój pierwszy domowy wydruk 3D. Tutaj zostało parę takich... Farfocli. Farfocli, ale to się po prostu nożykiem oberwie, oletnie, ale w każdej drukarce się takie coś może wytworzyć. No i można, i to było od spodu zrobione na tej podkładce, a to u góry, tak? Dobrze, to było, na podkładce. Czyli to można by teraz papierkiem wodnym wyszlifować, żeby było... Tak, żeby było lepsze po prostu. Kurde, fajne. Tylko, że patrzcie, pół godziny na coś takiego. Tak jak to się drukowało na te wizytówki, 6 godzin, tak? 6 godzin. No to już trzeba trochę czasu mieć. Proszę bardzo, to jest mój pierwszy model, który wykonałem za pomocą Autodesk Fusion 360. Już można powiedzieć, że powoli się staje ekspertem od 3D. Proszę bardzo, taka kostka z takimi dziurami. Już wiem, jak ją zrobić. I nauczyłem się tego od Konrada, który właśnie w międzyczasie coś takiego zrobił. Maszyna, że tak powiem, do tortur starożytnych. O, proszę bardzo, i dziurę zrobiłeś. Właśnie teraz... Tu gdzie nie było tych kółek. Nie chciałeś tego zrobić, wiem, tak wyszło. O, teraz, tutaj właśnie. Można sobie grubość ścianki 0,1 mm. Podsumowuję zabawę z Konradem. Muszę przyznać, że taka drukarka 3D może już niedługo się stać bardzo popularną zabawką. Fajna opcja gdzieś tam pod choinkę. Co prawda może nie każdy ma potrzebę drukowania czegoś takiego, ale po wyjęciu z paczki 3-minutowej konfiguracji możecie sobie już z gotowych projektów coś drukować, ewentualnie sami sobie coś zaprojektować. Pierwszą lekcję mam za sobą projektowania takiego trójwymiarowego. Muszę trochę posiedzieć z tutorialami, ale do opanowania to jest. Jak taki stary herbatnik, jak ja kuma bazę i jest w stanie sobie coś zrobić, to jest ok. Odsyłam Was do Konrada na jego YouTube'owy kanał, bo on tam będzie filmy prezentował. Was oczywiście tym tematem zanudzał nie będę. Mogę Wam za to pokazać moje pierogi. Nie wiem, czy pamiętacie, swojego czasu robiłem najbardziej pikantne pierogi na świecie z Karoliną. I to są właśnie te pierogi. Wersja ruska. Tutaj mamusia mi porobiła boczusiu na to. Muszę przyznać, że zapomniałem o tym, ostatnia paczka gdzieś była w zamrażalniku zamrożona. To by był dobry specyfik na gardło. Och, nieprawdopodobne jak to pali. Mam sporo rzeczy jeszcze do ogarnięcia w domu, tak więc nie zdążę dzisiaj pojechać nigdzie na miasto. I stąd te pierogi, arcypikantne, nieprawdopodobnie się pojawiły. I muszę dzisiaj tą zupę ziemniaczaną zrobić, która była w inboxie. Ziemniaczana z boczkiem się pojawia. Jakoś wyjątkowo ochotę powziąłem na ten produkt. Sposób przygotowania. Pokrusz makaron, wsyp do miski, zalej 350 wrzącej wody. 350, czym ja to odmierzę. 3 minuty pod przykryciem wymieszaj. I podobno ma być ready. Ten wynalazek. Badam, patrzę, testuję, co to jest. Odstało. Zrobiło się. Nieprzeterminowany. 07-2017. Z tym boczkiem to trochę tu przesadzili na tej rozpisce i podobnie nie wygląda. To znaczy, jak popatrzymy się, że tutaj jest dość sporo zielonego, to zielone jest. Ale boczku też miało być dość sporo. A to niestety boczek w proszku, ewidentnie. Nie ma też takiego smaczku boczkowego, a że akurat się jadłem, to wiem, jak powinien smakować. Średnio, pamiętam tylko tyle. Rzadka, wodnista, no myślałem, że będzie gęsta. Ja pamiętam, jak była ziemniaczana zupa u mojej babci, to była taka, że jak się łyżkę wstawiło, to mogła stać ta łyżka. Nie wiem, na czym polegała ta zupa, ale była... Znaczy nie wiem, może jakbym ją teraz spróbował, to by była niedobra. Ale mam ją, słuchajcie, w pamięci, była dobra. Ta jest po prostu jak zupa z proszku. Jak się nie ma wyjścia, to się i to zje. Tak wygląda moja rekomendacja. Cały czas jestem pod wrażeniem zajebistego dźwięku w tym samochodzie. Przysięgam. No jeden z fabrycznych to chyba najfajniejszy, jaki słyszałem.
A nie ma żadnego subwoofera ani innych takich rzeczy, a gra naprawdę, naprawdę pięknie to gra. Ale znowu w Nissanie się pojawia co? Hałasujący bagażnik, hałasująca półka z tyłu. Tutaj coś mają niedograne. Z innego materiału powinni te półki robić, bo to każda dziura czy każde przejechanie tego martwego policjanta robi hałas. Kurwa, no popłaczę się zaraz. Odjeżdża już z nowym właścicielem. O, smutna to chwila w życiu mężczyzny. To jak rozstanie z najlepszą przyjaciółką, która cię nigdy nie zdradziła. Tak, to już teraz tylko to zostaje. Chyba się dzisiaj muszę ochlać, bo inaczej tego nie udźwignę. Ja pierdykam. Pojechał samochodzik mój ukochany. Ależ mi kurwa przykro.